Cześć, witajcie, Przemek Słomski z tej strony, Mennica 79 Element. Mam dzisiaj na stole wagę wodną, czyli urządzenie do określania gęstości badanego metalu. Pokażę to może takim trochę w większym skrócie tutaj z tej strony. No to w zasadzie nic nadzwyczajnego, metoda znana od tysięcy lat. Menzurka bada się różnice w ciężarze w zależności od tego, czy to jest na powietrzu, czy próbowane, czy wypierane przez wodę. Taka metoda jest trochę tańsza od spektrometrycznej. Spektrometr to jest wydatek nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, a taka waga jest do nabycia za jakieś 4,5 tysiąca złotych. I jakie jest zastosowanie tego? No przede wszystkim takie, że z niektórymi falsyfikatami jest taki problem, że powierzchnia ma inny skład niż wnętrze falsyfikatu. Na czym to polega? No jeżeli jest zrobiona belgijka, czyli fałszywa 20-dolarówka, no to jest to jakiś odlew o zaniżonej w stosunku do oryginału próbie złota. Na przykład jest to próba 800, a nie 900. No i fałszerz w ramach procesu produkcyjnego zanurza taką 20-dolarówkę w kwasie, który wytrawia pewną niewielką ilość miedzi z powierzchni falsyfikatu, przez co no, ma się wrażenie, że ta moneta jest bardziej żółta, że jest bardziej zbliżona do oryginału. No i spektrometr może też się w pewnym niewielkim stopniu na to nabrać, jeżeli mamy do czynienia z operatorem, który jest niewprawny. Także ta metoda jest pod tym względem bardziej niezawodna. Jak to wygląda? No to jest wszystko zautomatyzowane. Naciskamy sobie ten guziczek, wybieramy medium, w którym jest to testowane. Tutaj mamy akurat wodę. Mamy 21 stopni, to ma też znaczenie dla gęstości. No i ważymy. Mamy tutaj kilka próbek, przygotowałem. To jest akurat złoto, prawda? Umieszczamy sobie tu cyk. No i mamy 10,008. W przypadku wyrobów wykonanych z metali szlachetnych, no to wiele razy powtarzałem, to, że jest nabite na sztabce na przykład 10, to oznacza, że tam jest co najmniej 10 gramów. I tutaj jest właśnie tak, jak powinno być, jest z lekkim haczykiem. No jeżeli mamy do czynienia z próbą, na przykład 900, no to znaczy, że mamy co najmniej 900 części tysięcznych, może być ciut więcej, powinno być ciut więcej. Klikamy sobie tu, potwierdzamy. Ważenie w cieczy, umieść obiekt. No to umieszczamy, proszę. Troszkę można sobie w tym zamieszać, bo mogą być pęcherzyki powietrza. Jakby były pęcherzyki powietrza uwięzione pod sztabką, no to byłaby troszkę lipa, bo by nam to zafałszowało odczyt. No i mamy teraz tyle waży ten obiekt badany w cieczy. Różnica wynika z wyporu. Naciskamy sobie cyk. No i mamy, taką mamy gęstość, 19,20. Wynik i gotowe. No i tak to wygląda. Wróćmy sobie do głównej strony. Tak. Dobrze. Zróbmy to jeszcze raz. Ważenie w powietrzu. Ważenie w cieczy. Umieszczamy obiekt. Mamy wyważoną, stabilną wagę. Na ten wskaźnik nam pokazuje. Klikamy tu.
19-24. No oczywiście są różnice, no bo tak jak powiedziałem, jakieś tam mikroskopijne pęcherzyki mogą być. Ta metoda, oczywiście jak każda metoda pomiarowa, nie jest idealna. Także odpowiedzcie sobie sami, co to jest za metal, czy to się zgadza, sprawdźcie sobie. To ja już Wam zostawiam tą zagadkę. I chciałem Wam jeszcze pokazać jedną rzecz, która jest ciekawa. W moich starszych filmach mówiłem o... Złapmy ostrość. W moich starszych filmach opowiadałem Wam o plamach Słomskiego, pamiętacie? No to zobaczcie, tutaj są właśnie te plamy Słomskiego, o których robiłem takie dochodzenie i nikt nie potrafił powiedzieć, z czego one wynikają. O, tutaj są widoczne. Widzicie te piegi? No to sobie zobaczcie filmik na ten temat w archiwum, tam jest dużo na ten temat powiedziane. Spróbujmy drugi obiekt sprawdzić. O, mamy wyzerowane. Odpalamy. Woda. 21 stopni. Możemy sobie sprawdzić, czy rzeczywiście tyle jest. Jest w granicach pół stopnia Celsjusza różnicy. To jest nasz obiekt. Rzekomo sztabka platynowa. No, zaraz zobaczymy, jaka jest gęstość. Ważenie w powietrzu. Umieszczam obiekt. No i tutaj proszę. Ukradziono! Jest skandal, zostaliśmy oszukani. Dobra. Umieszczamy w cieczy. I tutaj, jak zobaczycie, jest taka pułapka. Widzicie ten rancik? Tutaj się może powietrze zbierać. Spróbujmy to tak zrobić, żeby się nie dać oszukać. No i mamy 21,5. Ciekawe, co to może być. Napiszcie w komentarzach, jak sądzicie, co to za metal jest. No i tyle z mojej strony. To wszystko, co Wam chciałem pokazać. Wyciągnijmy to z tej cieczy. To wszystko, co Wam chciałem pokazać. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania nowych odcinków. Cześć.